przepraszam, przepraszam, bo napięte to. O Jezu. Uwaga! Przemawia najwyższa! Witajcie, wiedźmy, na corocznym łysogórskim sabacie złych czarownic! Jakim corocznym? Jak ostatnio i dwa lata temu nie było, bo pandemia. No tak, ostatnio nie było. Trzy lata temu też nie było, bo najwyższa była w Egipcie. Oj, bo to był last minute wykupiony pół roku wcześniej, w styczniu, nie dało się przełożyć. Cztery lata temu po prostu przegapiłyśmy. Jeszcze wcześniej większość dostała wiadomość od najwyższej do folderu inne, no i nie przeczytała. No a jeszcze wcześniej przekładany, bo najwyższa była na odwyku. No i mały Somania, to też przez parę lat kiedyś odwoływałyśmy. Cisza! Bo w żaby zamienię! Mam coś ważnego do przekazania! Niestety muszę zarządzić przełożenie tegorocznego sabatu na rok przyszły! Bo zapomniałam czarnej księgi. Są jakieś pytania? Ja mam. Czy będzie można w końcu używać pizzy hawajskiej zamiast łajna nietoperza? No niestety. Oficjalnie nie mogę wprowadzić takiego prawa, bo zapomniałam księgi. Za rok to przedyskutujemy. Jeszcze coś? Tak, ja mam pytanie. Czy koleżanki mogą się przesunąć trochę z łaski swojej, bo zasłaniają mi najwyższą? A po co, jak sabat przełożony? Dobra, odsuńcie się, może to coś ważnego. No właśnie, może ważnego. A tej to chyba nie znam. Coś ty za jedna, w czasie sabatu nie wolno ukrywać twarzy. No czy nie jestem pewna na stówę, czy nie można, bo nie mam akurat czarnej księgi przy sobie, ale na 50% nie można. Zdejm kaptur. Pozdrowienia od papieża. O nie, takie piękne poroże było. Zdrada! Okrutny czar! One man, one jar! Na niego! Zero litości, abrakadabra, kurwa! Cary Mary, nos swujary! Stop, spokój! Przerwać ogień! Bo kto nas odczaruje, jak się wszystkie nawzajem w gady pozamieniamy? Yes! Pojebało, kurwa! Powiedziałam spokój! Uciekł. Nie wiem, kim byłeś, ale się dowiem. I prędzej czy później zapłacisz za przerwanie świętego sabatu czarownic. Tak naprawdę to nie przerwał, bo ekscelencja czarnej księgi nie wzięła. Zapnij się!